Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher. Jaka jest ostateczna decyzja? Halo komputer, to jest dla mnie... VAR, proszę. Nie słyszę. Nie jest odpowiedź na pytanie. VAR, VAR, to był VAR, VAR. Wymień minimum dwa kluby, którym bramki w eliminacjach Ligi Mistrzów strzelił Tomasz Frankowski. No to ten to musi wiedzieć. No daj pomyśleć. Dobre. Taka jest wasza odpowiedź. Taka jest moja odpowiedź. Co na to komputer? O, żeś kurde. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. To jest Piłkarski Quiz pod napięciem. Jedyny taki program, w którym testujemy wiedzę piłkarską ekspertów, komentatorów, piłkarzy, byłych piłkarzy czy osób związanych z futbolem. Zadajemy im pytania, ale jeśli odpowiedzi są błędne, wówczas razimy ich prądem w wysokości 220 voltów. Ale nie martwcie się, zawsze z nami jest licencjonowany ratownik medyczny Grzegorz, który może nas uratować, zrobić... Grzegorz jest nam Grzegorz... powiedział, że on nie jest licencjonowany. On jest dyplomowanym. Wiem, ale już tak to się utarło w naszym quizie, że to jest licencjonowany, więc ludzi napiszcie w komentarzach. Tak. Ja się czuję dużo bezpieczniejszy, jak on wiem, że on ma dyplom, a nie tylko licencję. Naprawdę, teraz to już mogę. A poza tym mam Franka obok siebie. Tam dam radę? Cały... Pewnie. A... W ogóle należak sobie rozstawię zaraz. Dobrze, panowie. Pamiętacie, w poprzednim odcinku byli z nami ci sami goście z Wisły Kraków. Całe szczęście udało się zatrzymać samolot, czy nie? Odleciał, stwierdził, że nie, jednak... Myślę, że quiz jest tak ekscytujący, że podaruje sobie dzisiejszy wyjazd po prostu. Stwierdziłeś, że w końcu coś musisz wygrać. Dokładnie tak. Zresztą przegraliśmy w pierwszej wersji, więc... No właśnie. Wiesz, o co chodzi? Nie, teraz się okaże, który z nas dwóch był tym słabszym ogniwem. Wiem. Zdecydowanie to mnie bardzo interesuje. Drugiej części. Jarosław Królewski, Wisła Kraków. Zagra dzisiaj z Mavenem Etoto, Michałem Polem. Tak jest, ja właśnie w takiej koszulce, żeby podkreślić cyfrowość naszej drużyny. Tak. Pięknie, a przeciwko wam zagra legenda Wisły Kraków, Tomasz Frankowski, z drugim Tomaszem Smokowskim. Muszę powiedzieć, że nie wiem, czy ty widziałaś poprzedni odcinek, ale on mi bardzo zaimponował, bo człowiek, który obdarzony taką wielką flegmą, takim zawsze spokojem, miał taką błyskawiczną reakcję właśnie na zadawane pytania. Boję się, że to jest najszybszy team, jaki kiedykolwiek wystąpił w quizie Toto. To jest ten instynkt napastników. My zaczniemy odpowiadać na pytania jeszcze przed zdaniem nawet pierwszego słowa. Na hasło Jarosław z Kalisza. Już będzie Brazylia. Będzie pierwsze pytanie, ja już jestem gotowy, więc jedźmy. Startujemy. Nie przedłużajmy, startujemy. Pierwsza kategoria, Ekstraklasa i reprezentacja Polski. W którym sezonie ostatnie Mistrzostwo Polski zdobyła Wisła Kraków? Wow. Ze Skorżu, co? 2-7, 2-8? Chyba. Z tak dawno temu? 2-11? Nie, z Maskantem. Z Maskantem, no z Małecki na rowerze. Z rowerem, tak. To 2-11, 2-12 chyba było. Proszę, ja mam znakomitą. 2-11, 2-12 odpowiadam. Taka odpowiedź, komputer? Oj, nie, yes, nie. Yes. Ale mało się pomyliliście. No. Sezon 2010-2011. Super, ale rzeczywiście z Maskantem. Ale z Maskantem, prawda? Widzisz, tak jest. Że to dokładnie tak. Skarżę. No, to punkt dla was. Dobrze pamiętałeś, świetnie Franiu, tak świetnie jest. Na rowerze oni jeździli, ale... Musimy nie ten presję na nich często oddawać im pytania. Oni są tacy szybcy, niech... Nie, ale tutaj zawiedliśmy. Niski presję. Drugie pytanie. Jak nazywa się trener, który przejął reprezentację Polski po Jerzy Mengelu? No, proste. Zibi Boniek. Mm-hmm. Zibi Boniek. Myślę, że żałuje tej decyzji. Pozdrawiamy. Komputer? Tak. Nie, pozdrawiamy serdecznie. Tak jest. Druga piątka, 2-0. Idziemy jak burza. 3-4-0 jest olimpijka, czy tam coś w stylu 3-6. Odklepiemy. Tak. 2-0 niebezpieczny wynik. Musimy, Czesław Michniewicz, musimy się pilnować. Trzeba odlecieć dalej, więc kolejne pytanie. Latem 1999 roku zawodnikiem Wisły Kraków został Maciej Żurawski. Z jakiego klubu tam... Wiadomo. Lech Poznań. No co za proste pytanie. No. Wiadomo, to poprzednie też było proste. Tu refleks. Kurczę, no pewnie. Proste, 2-1. Czyli to... Ale mogłeś dać odpowiedzieć Frankowi. Ciekawe, widziałeś? Ale Franiu mi no tylko... nie, no. No Franko... bym powiedział, za jaką kwotę przyszedł. No, to tak? Są ciekawe informacje. Marka. 2-1.
Czy on nie strzelił przypadkiem jeszcze w ostatnim meczu? Lech grał z Wisłą. Wisła przegrała. Wisła przegrała, Żuraw strzelił bramki, a zaraz i następnego dnia przeszedł. Ja strzeliłem na 1-0, on strzelił 2 i 4-1 przegraliśmy ten mecz. No i cię. To pokazuje, że jednak pamiętam. Jakie to były piękne czasy. Lecimy dalej. W naszej lidze. Jak nazywa się trener, który na początku sierpnia został oficjalnie ogłoszony pierwszym trenerem Wisły Płock? Się przebił. Radosz Sobolewski. Komputer? Tak, jest. No pewnie, że tak. 3-1? 3-1. 3-1, dobrze. O, panowie. Dobrze, że wokół Wisły wszystko się kręci. Wasz team komputerowy, tak? Binarny tutaj, dobrze. Ale ten chyba nie działa. Coś. No, ten twój guzik? Możliwe, że to tam Jarek, ja widziałem, że on grzebał przy tych guzikach przed programem. Tutaj to coś przeprogramowane. On zna szefa osobiście, szefa Bluetootha na świat. Wystarczył jeden telefon. Lecimy dalej. Szybko idzie. Ale jakie emocje. Jakie kluby spadły z Ekstraklasy w sezonie 2018-2019? Ach. Teraz, tak? Proste. Teraz. No. Proste. No, proste. No, oni zawsze. Ja lata 90. pamiętam, ale zeszły sezon mam. No poczekaj, bo Jezu, ja tak samo. Jest szansa, że nie trafią. Nie, no, dedukacja. Ale czas proszę liczyć. Właśnie. Czas, tak. 5. Czyli ja mam czarną dziurę. Czarną dziurę? Kończy się czas, panowie. No kto gra teraz w tym, w pierwszej lidze? Jest tam paręnaście duży. Nie pamiętam. Łatwo przelecieć. Ruch nie. Nie, no. Koniec czasu. Proszę o dwa kluby. Dwa kluby, tak? Tak. Jakie kluby spadły z Ekstraklasy? Tik, tak. Trzy, dwa, jeden. No strzelajcie. Jednego nie mogę sobie przypomnieć. No nie pamiętam. No to niestety, co robimy? Razimy. Zagłębie Sosnowiec. Ała, Zagłębie Sosnowiec. Więc nie punkt miedź. Dla was. I Zagłębie Sosnowiec. No tak, Beniaminki. Beniaminki. Za mało czasu już to miałem. W tym roku się chyba utrzymają, co? Widzisz, się na po prostu... Jechałem po drugiej stronie mapy. Dobra kategoria. A teraz... Spokój. Mówiłem ci, że bardziej... A nas zaczyna stres zżerać. Tak jest. Oj tak, więc teraz chwila spokoju. Tak, oczywiście. Brawo. Bo będzie pytanie dla naszych widzów. Pytanie od Grzegorza z Krakowa. Która drużyna jako pierwsza w 1926 roku wygrała Puchar Polski? Puchar Polski. Jakieś Szumbierki by to było? Nie, no gdzie? Podpowiedź? Szumbierki mistrzem, ale w 80 roku. Podpowiedź ja bym siedzi blisko mnie. Tak to powiem. Czyli Wisła. Nawet dwie podpowiedzi. Wisła Kraków? Tak jest, Wisła Kraków. Kręcąc głową na pytanie, Jarek wiedział, że wie. Więc można było się domyślić odpowiedzi. Czyli... Zwarci gotowi na drugą strona, kategorię? Ciemna strona mocy prowadzi. Ciemna strona mocy, tu jasna strona mocy. Tak. Ja tutaj w kolorach. Skupienie. Wisły. I zaczynamy drugą kategorię. Ligi Europejskie i Mistrzostwa Europy. Pytanie od widza Kuby Strzebnicy. Besiktas, Fenerbahce czy Galatasaray? Która z tych drużyn w erze Super League, czyli od roku 1959, najwięcej razy zdobyła mistrzostwo? Wiesz? Nie wiem, ale strzelaj. Sądzę, że Galata. Fenerbahce, Besiktas albo czy Galatasaray? Galata. Strzelaj. No. Galatasaray. Tak? Galatasaray. Komputer? Ciebie, ty strzelasz mnie pięć. Tak, oni byli mocni, tam kwosę sprowadzali i tak dalej. Ja bym powiedział, że myślę, Fener, wcześniej, ja obiecałem nie mówić źle o Fenerbahce, więc... Jest jakaś ilość podana, nie? Ile tytułów? Sprawdzę, powinna być. Myślę, że dużo. 22, a Fenerbahce 19, Besiktas 13. Ja kiedyś złożyłem publiczne przyrzeczenie, że nie będę mówił źle o Fenerbahce, bo to było tak, że na Saskiej Kępie poszedłem, jest taka fantastyczna kebabownia i chciałem kupić do domu parę pit. No ale oni powiedzieli, nie mają na sprzedaż, może z kebabem, tak? No a ja tam się awanturowałem, że no sprzedajcie, zapłacę. No i w końcu właściciel pozbierał te pity, tak mówi, niech weźmie. Ale ja mówię, za darmo. Ale niech nigdy więcej źle nie mówi o Fenerbahce. Co ostatnio mówił, bo ja byłem w studiu Ligi Mistrzów, co mówił, że kibice Fenerbahce pobili Rekbe Rusztu. To bzdura. Po pierwsze, nikt go nie pobił, po drugie zasłożył. On w tym meczu 3 bramki. Wyciągnęli go. Sam się podoczył. Stłukli mu szybę w samochodzie, wyciągnęli go. Tak. Po pierwsze, nikt go nie pobił, po drugie zasłużył, tak. Po trzecie, to on się sam nadział na pięść. No.
Od tego czasu z szacunkiem o Fener. Tak jest. Przez pity, tak? Łatwo cię przekupić pitami. No. Nie, przez wyciąganie z samochodu. Tak, dobrze. Zamknijmy ten temat. Kolejne pytanie od Sylwestra z Bystrego. Tylko 3 razy w historii Mistrzostw Europy rozgrywano je w 2 krajach. Wymień 2 z tych par. Szybszy jest, no. Holandia. Ukraina, Holandia, Belgia. Belgia, Holandia. Belgia, Holandia, Ukraina, Polska, Ukraina. Komputer? Kwestia. Tak jest. Refleksu. Jeszcze była Austria, Szwajcaria w 2008. Tak jest, i Austria, Szwajcaria. I wiedzą. Kurczę, odrabiają. Odrabiają. Belgia, Holandia była najpierwsza. Tak, tak. Dobra. No i sam przód. 2000. Tak byłem na tym euro. Kolejne pytanie od Krzysztofa Różańskiego. Wymień co najmniej 2 Holendrów grających w Realu Madryt w 20. Nie dokończyłam pytania. Kurczę, 21. W 21. Albo nie 20. Dwóch Holendrów, no to Snyder. Snyder, Ruud van Nistelrooy. Cambiaso chyba, nie? Nie, nie. Cambiaso, tak, to bardzo dobry Holender, no, z błędem. Tam grał Arjen Robben, Snyder, Ruud van Nistelrooy. Nie, to Argentyna. Dobrze, to 2. Co najmniej 2. Snyder, mówiliście i? Ruud van Nistelrooy. Komputer? Jest, tak. Brawo. Ale w 21, bo jak tak poszło, jest, w 21. W 20 to kurczę, ja sam Holendrzy grali. No, Nistelrooy, Robben. Mógł grać? Nie, no, Snyder, Huntelaar. Kilku ich było. No. Ale w 20 wieku, czy ktoś grał? 21. Nie, tam to nie był taki. Tam był Leo Benhacker, mógł jakiś posprowadzać swoich, był trenerem, mógł jakiś swoich w 20 wieku do Realu. Do Realu, ale to zawsze Barcelona była. No, Kroos, tak, to Seedorf. No. I ten Murzynek chyba też. No właśnie Seedorf. Z kolorami. A Dawidz? Dawidz nie grał w Realu? Nie. W Juventusie nie, grał. Nie. Kolejne pytania. Od Mateusza z okolicy Jarocina. Dobra, czas. 5-3. 6. Nie. 5. 5 zaledwie? Mhm. Ja myślę, że 6. Komputer? Było. Już to sobie dopisz. 5-3. To już teraz myślę 6. Uwaga, pytanie. Real Madrid, PSG, Celta Vigo, Olympique Marsylia, Chelsea. Wymienione kluby uszereguj w takiej kolejności, w jakiej występował w nich Claude Makélélé. Ojej, co za pytanie. Ale proszę. Jeszcze raz. Real Madrid, PSG. Nie, poczekaj. Real Madrid, 2-3. PSG. Celta, tak. Vigo, Olympique Marsylia, Chelsea. Tak, to jest trudne pytanie. Co? OM i Chelsea. A ja Celta Vigo? Ja wiem, że na pewno on grał w FC Nantes. No to tam, tak, to na pewno. No, gdzie, ale czekaj, stamtąd poszedł do... Stamtąd Nantes? Do Nantes. Jest szansa, że się walną. No nie, no 100% się walnie. Marsylia, no? Moim zdaniem było tak. Marsylia. Czyli z Nantes poszedł do Marsylii? Tak, ale stamtąd już nie pamiętam, dokąd on wyjechał. Czy do Madrytu, czy do Anglii. No to, Chelsea. To powiedzmy, Marsylia, że... Chelsea, Real, Celta i chyba kończył w PSG. Tak? No nie wiem. A czy skończył w Celcie? Skończył w Celcie? Nie. Myślisz, wiem. Że z PSG? Nie wiem, ja też nie pamiętam tego. No to strzelaj. No Nantes nie było, ale wiedziałeś, że było Nantes. To tak jak było. No i czekałem na ten Nantes. Marsylia, uważaj, mówię, tak? No trudno. Marsylia, Chelsea, Real, Celta, PSG. Komputer? Nie. Czekałem. Ale trudne pytanie. Najpierw Marsylia, potem Celta Vigo, później Real Madrid, Chelsea, PSG. I to był największy błąd, tutaj, tak. Że go dali do Czyli Chelsea. Czyli jeszcze raz, jak było? Marsylia, Celta Vigo, Real Madrid, Chelsea, PSG. Czyli z Francji do Hiszpanii, następnie no i tak, Wyspy i znowu Paryż. Ja wiedziałem, że gdzieś dzwoni, ale nie w tym kościele. Nie byłoby Chelsea Mourinho bez Claude'a, tak? Nie było Nantes, no. Nie było Nantes, to mi wszystko nam zaburzyło. 6-3. Tak, on nawet trenera tego Siodo, tak? Dzieciak burza. Koko Siodo. Córkę poślubił. Z Bałamucieją? No nie wiem, czy z Bałamucieją, takie rzeczy poślubił. Wiecie, a nie wiecie o... No gdzie grał? Czy nie mogło być takie pytanie? Z czyją? Musimy zrobić takie lifestyle'owe. Kiedy piłkarz coś z córką trenera, pamiętacie, że Wilfried Zaha przecież stracił, jak tam coś plotkowano, że z córką Davida Moisa został odsunięty. Ja znam takie historie o tym, że piłkarz robił z córkami trenerów, prezesów, że to nie do... Dawaj. Kilka transferów, kilka sensacyjnych transferów odbyło się właśnie na tej zasadzie, bo po prostu prezes już nie mógł patrzeć na tego zawodnika, bo on kiedy tamten prezesował, to panie, to ona mówi. Zostawmy ten temat, zostawmy ten temat. 6-3. Jeszcze jak słabo grał pewnie.
Pytanie od widza Bartka z Poznania. W ilu krajach mistrzostwo najwyższej klasy rozgrywkowej zdobył Cristiano Ronaldo? Anglia, Hiszpania, Portugalia. Nie, Włochy. Włochy, przepraszam. Nie, Cristiano Ronaldo. Tak, tak, no w Juventusie. Teraz. Tak, bo może być Juventus. Ale w Portugalii nie wiem. No dobra, nie zostawmy. Juventus, Anglia. Sporting. Czyli, dobrze powiedzmy, Włochy, Anglia, Hiszpania. Bo pytanie było o kraje. Czyli trzy. Komputer? Tak jest, bo pytanie było w ilu krajach. Rzeczywiście, tak. Trzy mistrzostwa Anglii, dwa mistrzostwa Hiszpanii, jedno mistrzostwo Włoch. Mało tych. Ale w Portugalii w sezonie 2002-2003, gdy występował w Sportingu, jego klub zajął w lidze dopiero trzecie miejsce. Tak. Wtedy Porto przecież. Dziękuję za poprawkę. To teraz chwila przerwy, bo będzie pytanie dla widzów. Możecie sobie odetchnąć. Jaki jest wynik? 7-3. Dobrze, ale ciągle jeszcze niebezpieczny. Ciągle jeszcze niebezpieczny. Pytanie od widza dla widzów, od Adriana z miejscowości Łodzia. Nie mylić z Łodzią. Jak nazywał się trener, który prowadził Manchester United przed Sir Alexem Fergusonem? O rany, to tak dawno było, że nikt nie pamięta. Czekaj, kto to był? No prawdziwi kibice Manchesteru pamiętają na pewno. Dajcie tego chłopaka z Radio Maryją, on to na pewno wie. No nie, no. Ferguson. On by nawet znał na dokładną datę pisania. Nawet wie, jak to był dzień tygodnia. I jakim długopisem. 100%. Wszystko. Pamięta. A my nic. Jaka była pogoda nawet. Pamiętacie, czy nie? Nie. Ron Atkinson. A Ron Atkinson. Ron Atkinson. To był 83? Tak. Wow. On wcześniej w Aberdeen. Mhm. Sir Alex. Nie, chyba nie był 83. Masz rok? 3-4. Nie mam niestety. Nie. On chyba w 4 przyszedł do... Tak. Może komputer nam podpowie. Dobrze. Dobrze. Kolejna kategoria. Kolejna kategoria. Liga Mistrzów i Liga Europy. Oj, ty robiłeś te mecze, to może będzie szansa, nie, że skąd? Nie pamiętam. Tych ostatnich pewnie nie pamiętam. Nie, tak? Ma mowy. Pytanie brzmi. Z eliminacji do bieżącego sezonu Ligi Mistrzów Piast odpadł już w drugiej rundzie. Jaki zespół wyeliminował... Wiesz? Naprawdę nie w drugiej, tylko w pierwszej. I to było Batę. No, minimalnie. No. No właśnie. Ale to była pierwsza runda eliminacji Ligi Mistrzów. Batę Borysów. Komputer? Co na to komputer? Odpowiedzią powinno być, że to jest pytanie. My byliśmy bo myśleliśmy, że w jakiej... W drugiej rundzie odpadł z Rosenborgiem Batę. Nie. Bo to Liga Mistrzów i Liga Europy, tak? Tak. Myśleliśmy, że może chodzi o eliminację Ligi Europy i Rygę. No wiesz, no kurczę, to już... Ale było o Lidze Mistrzów, więc... Dobrze, gdybyśmy nie prowadzili 7-3, to poszedłby protest. Ale 7-4. Nie, bo 7-4 teraz. Oddzieliłem dobrej odpowiedzi na niezadane na pytanie. Źle zadane pytanie. Tak. Dokładnie. Tomasz Spokowski. Trzeba założyć, że to wiedzieli. To jeszcze byłem, zostaliśmy oszukani i wręcz rzeczy zmyleni i daliśmy radę odpowiedzieć. A to było pytanie od widza, pytanie od widza. Oj. Kolejne pytanie od widza, od Tomasza ze Świętochłowic. Pierwszą edycję Ligi Europy w sezonie 2009-2010 wygrało Atletico Madryt, pokonując w finale angielską drużynę. Z kim wówczas wygrali? Wiesz, bo ja nie. Posłuchaj, to była jakaś taka drużyna z angielska. Albo Fulham, albo Borough, nie pamiętam. 5-4 taki mecz? Nie, a nie. To nie był ten mecz. Nie. To Deportivo Alaves, Liverpool. Liverpool. To, ale to jest inne. To świetny mecz, ale jeszcze... A ty mówisz o... Że Fulham albo... W którym 2-8-2-9. Kończy się czas. Pamiętasz? Wtedy w Anglii się ocierałeś gdzieś. Tak, chyba już byłem zginięty dawno. Proszę odpowiedź. Kogo typujecie? Fulham. Komputer? A jak się mówisz Middlesbrough? 5-7, ojej. Trzeba coś... To była dobra strategia, oddać im grać, czekać na własnej połowie. Powiem ci szczerze, nie w życiu bym tego, nie wiem skąd ja to pamiętam takie rzeczy. Fulham, było Fulham. Gdzieś jakąś tam otworzyłem przegródkę w głowie, której nawet nie sądziłem, że ją mam, bo ja kocham. Nawet nie wiesz, co ty masz. Jedźmy. Kolejne pytanie. Jak widać, śmietnik. Uwaga, uwaga. W jakim mieście został rozegrany ostatni finał Ligi Mistrzów? Kurczę, to już chyba na refleks.
Gdzie to było? No proszę, ja gdzie to było? Do 2000 wiem wszystko. A po 2000 no, przecież Wanda Metropolitano, czy tam inaczej to nazywało, czyli Madryt. Komputer? Przecież nie, no w ogóle. Nie, bo Atletico Madryt. Tak, oczywiście. Zabrałem syna na ten numer. Nie, no ja ci chciałam podpowiedzieć. Nie, no powiem ci, że jakie ja mam dziury w głowie, nie pamiętam kto spadł. Panowie 6 do 7, ale was. Dobrze, nie dobrze, no bo wyrunują. Kolejne pytanie od Kuby z Jastrowia. Ja myślę, jakiś Stambuł, no przecież. No nie. W pamiętnym sezonie 2010-2011 Lech Poznań w fazie grupowej Ligi Europy wygrał 3 mecze, 2 zremisował i tylko raz przegrał. Z jaką drużyną przegrał jedyne spotkanie w grupie? To wtedy co? No więc to było City, tak. Był tam Juventus? City i Juventus. No, albo no przegrał z City, albo przegrał z Juventusem. No, nie ma siły. To musiał przegrać na wyjeździe. No przegrał na wyjeździe. No, to czyli z Juve? Czy z to dedukcja. Jeżeli to o to chodzi. No na pewno. To tak? No. Nie pamiętam oczywiście, ale możemy uderzyć. Wiem, że grali u siebie przy śniegu i wygrali, ale to u siebie nas nie interesuje. Musieli przegrać. Czas się kończy. Panowie, jaka odpowiedź? Kurczę. Proszę bym powiedział, że Juventus. Juventus? Komputer? No. Nie. City? Kurczę. Na wyjeździe 1-3. Jedynego gola zdobył Joel Chibamba. Joel Chibamba, Arka Gdynia. Udało się. 6-8. Wygrywa ten, kto popełnia mniej błędów. Tak, niski. Pamiętałeś, że z City? Nie, nie. Absolutnie. Też miałem czarną dziurę. Pamiętam, że potem, że tam... Nie, nie. No. Rozjaśniło się trochę. Rozjaśniło się, ale... No. 6-8. Panowie, kolejne pytanie od widza Mateusza. Posłuchajcie. Wracamy. Odpowiadamy z Wojna na pytanie. Na razie kopię tylko mnie, dzięki. No, tylko tak nawiasem mówiąc. No bo jak tam kopać? Masz szelki prawdopodobnie no, dlatego. Albo jesteś wielki, albo nosisz szelki. Chyba nie podłączony. Dziejmy. Działa. Kolejne pytanie. Tyka. U mnie bomba będzie od razu. Zegarek. 6-8. Pytanie od Mateusza z okolicy Jarocina. Wymień oba kluby, w barwach których w Lidze Mistrzów występował Roberto Carlos. Znowu nie. Co to jest? Nie świeci wam się w ogóle. Madryt. No i więc chyba tak, tu działa opaska i tu działa prąd. On poszedł do Fenerbahce. A teraz jak klikać? A nie, póki się tutaj świeci, to tu nie działa. Proszę, uwaga, ale, nie wiem, czy on tam grał w Lidze Mistrzów. Ale pewnie grał, nie? Musiał, no jak. Czyli Roberto Carlos, dwa kluby, w których grał w Lidze Mistrzów. Tak jest. Real Madryt, to wiadomo, i będzie pewnie Fenerbahce. Komputer? Tak. Coś mi nie działa. Czwarty raz rzędu uderzyłem, nie działa. No właśnie, weźcie, czy to... Nie popamiętaj, a teraz, nie uderza jak klikniecie? Się od tej strony, od dolnej. No dobra, może, no. Może coś tak teraz zrobię. Dobra, spróbujemy. Uderzasz za mocno. No, od dołu jak... Ale doskoczyliśmy, troszeczkę zmniejszyliśmy dystans, bo było 3-7. Tak jest, teraz chwila przerwy, 7-8. Bo pytanie dla widzów. Ach. I później już... A potem stresy. Ostateczna rozgrywka. No kurczę, 8-7 dla nas. Musimy manu a manu. To chwila. Pytanie od Arka z Łukowa dla widzów. Kanadyjski napastnik, który jest najskuteczniejszym strzelcem swego kraju w historii Ligi Mistrzów, ma polskie korzenie. O kogo chodzi? Łatwizna. No. Raz. Tomasz. No poczekaj, no właśnie. Akurat nie Wayne Grecki, ale może zrobimy jakiś quiz o hokeju? O różnych sportach? Ja znałem Kwasigroch, posłuchaj, w bramce Samolej. Cholewa. To jest wiecie? Ta drużyna. Wiemy. Tomasz Radziński. Tomasz Radziński, Everton. Tak jest. Tak? Brysz. I Anderlecht. A, no tak. Nie. Brysz. I Anderlecht. Brysz. Anderlecht. I w Rangersach potem. A nie w Anderlecht, tu się? Nie, znaczy dobra. Na pewno w Belgii grał w Brysz, to tam się... Hmm? Dobra, jedźmy. Jedźmy. Ostatnia kategoria. Manu a manu. Oddaliśmy kategorię Ligę Mistrzów, no nie działały te. Czekaj, mogę... A. No dobra. Ligi Światowe i Mistrzostwa Świata. Kurde. Pytanie od Karola z Zielonej Góry. Egipt. Czterem polskim piłkarzom udało się podczas jednej edycji Mistrzostw Świata zdobyć po minimum 4 gole. Wymień 3 z tych piłkarzy. Kurde. Lato Szarmach Wilimowski. Ale o czym mówisz? Czekaj, powtórz pytanie. Nie wierzyłem. Franiu, ty musisz być polukarnym. Ja się skupiłem na przycisku. Nie słuchaj, ty się koncentrujesz tylko na jednej rzeczy. Żeby wygrać. Dobra, jeszcze raz. Przeczytaj pytanie panu Tamkowi. Czterem polskim piłkarzom udało się zdobyć na mundialu po minimum 4 gole. Poproszę nazwiska 3 piłkarzy. No to na 3 piłkarzy, którzy wpakowali 4 bramaczki. Już się skończył czas. Musicie powiedzieć, jak tam wymieniałeś. Lato Szarmach Wilimowski. Komputer?
Tak, i jeszcze Zbigniew Boniek. Boniek w jednym meczu tylko 3 gole strzelił. Miałbym się zastanawiał, że Dejna, ale gdzie Dejna? No, nie, no co? Nie. 8-8? Tak, 8-8. A Radziński grał w Anderlechcie. Też? Nie, w Brusz, tutaj. Arku. Ale w Brusz nie grał w Brusz! 100% grał w Brusz. Dobra, punkt powinien być dany. Dobra, nie. Oj, panowie. Żeby jednak sprawdził. Czy może się wymienić ze mną tym? Może się z tym wymienić? Chyba nie. Możemy? Ale nie, bo jego to dzień. Halo, komputer, możemy. Możemy, zrobimy tutaj teraz kombinację. O, proszę, Jarku, dostaniesz. Daj, a chodź teraz. Daj mi tam też. Nie, bo to jest trzema podstawą. Ale jak teraz wciśniemy pięć, to już nie będziecie. No, zgadzam się. Wtedy dobra. Mamy test przerobiony, także nie. Niech komputer sprawdzi, czy nie grał w Brysz. Nie. Tomasz nie grał. Komputer mówi, że nie grał. Dobra, to akurat to Tomasz punktów. Dziubiński. Dziubiński! Ale też w Lidze Mistrzów grał. To jest skandaloza i cirkus, to co ja teraz powiedziałem. Rzeczywiście, nie? No Jarek, to muszę... Dziubiński. Dobrze. Tomasz się zgadza. 8,5 punktu. Teraz proszę skupienie, bo wiecie, dobra. Co jest. Pytanie tak, od Jarosława. Skalisza. Jarosław Skalisza, no o Jarku. Uwaga. W XXI wieku jedna reprezentacja zdobyła Mistrzostwo Świata, wygrywając wszystkie mecze w regulaminowym czasie gry. O której reprezentacji mowa? O kurczę. Francja? Wszystkie mecze w regulaminowej. W XXI wieku. No. Teraz. No. Jakie mistrzostwa? To Francja nie wygrała. Mistrzostwa świata. Świata? W XXI wieku. Czy to była Brazylia w 2002 roku? Ale jeszcze sprawdźmy. Bo Francja gra, po pierwsze... Włochy, no to karne w finale. Hiszpania, dogrywka przecież tak, w finale. Tak. Zostaje nam tylko już... A 2014 rok, kurczę, może Niemcy w 2014? Nie było tam jakichś rzutów karnych czy dogrywki? Nie, była dogrywka. Jak teraz się przekopię. W dogrywce też. Kończy się czas. Tak, stawiałbym, że Brazylia w 2002 roku. Komputer? Tak jest! Brazylia to była wielka. A teraz Ronaldo. Francja. No nie. Tak, grała odgrywkę z kimś? Francja. Nie, remis z Danią miała przecież w 2018 Francję. A, no w grupie zremisowała. Ale nawet Niemcy nie też mieli remis z Daną. Hiszpania w 2010 porażka ze Szwajcarią 1-0, pamiętam tę porażkę. Pierwszy mecz najnudniejsze spotkanie tych mistrzostw. Dobra, 9-8. Patrz się pod tego. Uruchomił. 9-7. Jednak 9-7. Ale tu mi komputer źle podpowiada. Ja tu mam dobre rozpiski. Zmiana wyszła na dobrze. Nie, 9-8. 9-8, dobra. 9-8. Czy był remis? Tak. Był remis, doskoczyliśmy do was. No. Tym pytaniem Szarmach, Imowski, Lato. Tak się nie mogę, ale to trzeba szybko. Czyli jaki w końcu? 9-8 dla gorszych. Dobra, działamy. Ostatnie pytanie, tak? Nie. Zaraz, jakie ostatnie? Bo samolot. Nie gramy do 10, tylko gramy do 20 pytań. Dobrze. Pytanie od Mateusza z okolicy Jarocina. Wymień dwóch rywali Polaków na Mistrzostwach Świata, którym biało-czerwoni w jednym meczu strzelili minimum 5 goli. Pięć goli, dobra, damy teraz. Haiti na pewno. Peru. W Peru było... Po Peru było 5-1 chyba, tak? A z Haiti tam było bardzo dużo. Wysoko, tak. No tak, pamiętam nawet z komiksu takiego. Tak jest. 7-0. No. No właśnie. Haiti-Peru. Haiti. Komputer? Tak. Brawo. Tak jest. Brawo, że przejąłeś. Nie wiem, że jest lepszy zmiana guzika? Rzeczywiście, że jednak te guziki. No. 8-10. Kolejne pytanie od Jakuba z Rybnika. Koleżeńską. Nie, dwie. 3. No bo przy remisie jest dalej decydujący punkt. Tak? Czyli 3 piłki meczowe. Tak. Pytanie, tak. No jedziemy. Uwaga. W 2020 roku w MLS zadebiutuje nowy klub. O ty. O. No przecież wiesz. No i ja nie wiem, no co? Ale nie dokończyłam pytania, no nie wiecie. Jak się nazywa ta drużyna? Miami. Jak? No jak? No właśnie, nie wiem jak. Zaraz sobie przypomnę. No to dobrze, odpowiedź prosimy. Prosimy o odpowiedź dokładną. Nie uznają nam odpowiedzi Miami. No, nie słuchajcie, uznają, dokładna precyzyjna odpowiedź. Dokładna precyzyjna odpowiedź jest wymagana. Jak myślę, Inter Miami. Ale jakie jest pytanie? Mi się wydaje. Nie mogę dokończyć, bo się zgłosili. Jaka jest odpowiedź? Jaka jest odpowiedź? Inter Miami. Komputer? Nie, ale Inter Miami nazywa drużynę Beckhama. Właśnie dziś o niej czytałem. No. Ale pytanie brzmiało, w jakim mieście jest siedziba. Czyli jakby się powiedzieli tylko Miami, to by było, ale nie. Co? Nie gadam. W jakim mieście? Tak, powiedzieli Miami, ale nie. Ale powiedzieli Miami, Inter Miami, czyli nazwy.
nazwę klubu. No to jest właśnie ta, to ryzyko a pytanie było, ja w jakim mieście. Tak. Czyli jakbyśmy odpowiedzieli, nie wiedzieliśmy, jakie jest pytanie. Kasus Montreal Impact. Ale no nie, bardziej kazus tego, co Romek powiedział, że Algiris winno w poprzednim programie, a była Litwa. No trochę musimy się z tym niestety zgodzić. Tak. Czyli w jakim mieście był, a nie jaki zespół? Miami. Tak jest. Policjanci z Miami. Tak. Czyli było prostsze pytanie. Fucking hell, było dokładnie prostsze pytanie. Niż czytałem dzisiaj, że jest duży problem. Dziś czytałem, musi 40 milionów dopłacić David Beckham i nie wiadomo, czy to zrobi, znajdzie. Bo tam euro? Jakieś, nie, dolarów. 40 milionów za jakieś toksyczne, czy z jakichś toksycznych materiałów, czy jakieś toksyczne odpady. No nie wiem, jak jest jakiś, tego już nie doczytałem, ale jeszcze się okaże, że... Czy ten klub nie powstanie? Tak. To wtedy nam anulujecie punkt. Ten punkt dla was. Tak, tak, dokładnie. Jedziemy. Ostatnie pytanie w tej kategorii. Pytanie od Mateusza z okolic Jarocina. Na Mistrzostwach Świata w 1974 roku Jan Tomaszewski obronił 2 rzuty karne. W meczach z jakimi rywalami... Ujrzyś, ty też się zdenerwowałem. Jugosławia, Szwecja. Nie! Nie? Nie, nie. Bo Szwecja. Szwecja i NRF. RFN. No NRF wtedy, Niemiecka Republika Federalna. Niemcy nam nie strzelili? Tak, Niemcy nam nie strzelili karnego, dopiero potem Gerd Müller wsadził na 1-0. Jesteś tak jest. Pewny? No, ja bym 200, że na 300%. Karnego z Jugosławią to Polacy mieli i wykorzystał go Dejan. Dobra. Czyli jaka odpowiedź? Szwecja i NRF. Komputer? Brawo. No, RFN, no uznamy. No nie, nie, na pewno, bo wtedy nie mówiło się RFN, naprawdę. Wtedy NRF, nie wiem, dlaczego tak. NRF się mówiło. Chociaż Niemiecka ja mam... Republika Federalna. A ja mam nad biurkiem przegląd sportowy... Właśnie z tego mundialu, gdzie jest RFN, Holandia, Polska, RFN właśnie i Grzegorz Lato, Król Strzelców. Mam ten historyczny okładkę tego przeglądu Że pisało się już wtedy RFN. RFN, to tak, właśnie tak. Nie wiem, bo to ale przez NRF jakiś, przez jakiś czas funkcjonowała jako nazwa NRF, Niemiecka Republika Federalna w Polsce. No nic. Komputer uznał, tak? Komputer no nie, musiał. NRF, no, bo to był NRFFM. No, Szwecja, to... Szwecji jest, w Szwecji strzelał taki gość, co się nazywał Tapper. I Janek Tomaszewski po latach go jeszcze spotkał, tego Tapera, i sobie znowu strzelali te karne i znowu go obronił, a Janek już wtedy, wiecie, no... A tak powiem, jak się rzucił. Mniej powierzchni było dobre granie. Nie, czy na lotnisku? No na stadionie się spotkali przy okazji jakiegoś chyba meczu Polska-Szwecja, ten Taper znowu strzelał tego karnego, Janek się rzucił, pewnie trochę zostawił, wiesz, jakby lej po bombie, no ale obronił! No i to jest najważniejsze. Ma się miał też to coś. Że obronił dwa razy strzał tego Tapera. Jeszcze szybciutko pytanie dla widzów od Kacpra z Boguszowa Gorce. Jak nazywa się francuski obrońca, wicemistrz Europy z 2016 roku, który obecnie reprezentuje barwy Montrealu Impact? O! Trudne. Bez kitu, nie wiem. Czekaj. Musi być jakiś już weteran. Nie. To nie ten, co może wicemistrz w tym grał? Europy z 2016. Debussy? Mathieu Debussy. On wiesz, co on jest w Saint-Étienne, moim zdaniem, cały no to czas. To ja się... Kto tam mógł I jeszcze być? Był taki w Barcelonie grał chłopak, też już obrońca lewy. Podaję odpowiedź. Wiecie kto? Bakary Sanie. Bakary Sanie. I to on strzelił bramkę chyba ostatnio nawet. Na początku sierpnia, tak, z Chicago Fire zdobył gola. Gratulujemy. A ty się interesujesz tym MLS-em tak trochę? Tak raz na miesiąc przeglądam. Ten, wiesz, młody frankowski tam gra w Chicago. No tak, za dużo przeglądasz, bo byś powiedział tylko Miami i byś się... Puchar, że a tak to jest, kurczę, z nazwy zespołu. A, już koniec. No. Panowie, koniec. Budzimy się, Jarku. Brawo. Się okazało. Brawo. Posłuchaj, już wiadomo, kto jest tym najsłabszym ogniwem. Nie, to jest zbyt poprzedni. Ale mieliśmy dobrą taktykę, prawda? Jednak więcej punktów oni popełnili, zdobyli dla nas. Na spadkowiczach z Ekstraklasy, Tomek. No nie, to jest kompromitacja była. To przyznaję, że to jest cirkus skandaloza. Przekazuję puchar jest wasz. Do samolotu. Pięknie, znaczy nie, no ty możesz, o, pięknie, to jakby możesz... Chwila dla możesz, fotoreporterów. Jakby to powiedzieć, właśnie zainaugurowałeś zdobywanie pucharów przez Wisłę. Oby tak było, no, jakby jest parę takich celów, więc... A z kim gracie w Pucharze Polski? Chyba idziemy do Błękitnych... Do Stargardu Szczecińskiego, coś takiego. To żeby się okazało, że masz taką dobrą pamięć też jak ja ze spadkowiczami z Ekstraklasy. Coś takiego. A to się zdarzyło kilka na pewno idziemy gdzieś daleko, bo zastanawiamy się nad samolotem, żeby nie byli zmęczeni przed derbami. Dobrze. W Stargardzie także... ląduje? W Szczecinie. Jakiś helikopter. Coś się wymyśli. Także dziękuję bardzo. Brawo.
Dziękuję naszym gościom. Uff, bardzo się cieszymy, że nas odwiedziliście i nie baliście się prądu. Posłuchaj, czy przypadkiem zaraz nie będziemy ciebie mieli w roli występującej, grającej? Tak, jest 50 tysięcy subów. Wtedy poprowadzisz, a ja wtedy usiądę. No ale z kim ty będziesz? Z Martin Borkiem pewnie. A kto będzie rywalem? No nie wiem. Chcesz grać? Przeciwko Joli? No. Ja jestem team Jola, ja nie mogę być to razem zagramy. Piszcie w komentarzach, z kim chcielibyście, żebyśmy, no właśnie, żebyśmy połączyli teamy. Z jakie kim ja teamy powinnam tutaj zagrać i przeciwko komu. A jeśli nie pamiętacie jeszcze o subach, to szybko klikajcie i dzwoneczek, i przycisk subskrybuj. Cały czas wrzucamy świeże materiały, więc bądźcie z nami. I to wszystko na dziś. Niestety. Do zobaczenia. Byłeś znakomity. Dziękujemy. Dziękujemy. Dzięki.